Sława i chwała, Kołes Militi. Witajcie, Ajowie. 7 październik, 9.00, Ajan News. Zaczynamy. Przygotowałem dzisiaj dla Was temat, który może być zaskoczeniem dla niektórych. Opowiem o statule na Wyspie Wolności. Jest to tajny kult iluminatów, amerykański Babylon. Okultyści głębokiego stanu lubią używać tak zwanej okultystycznej kpiny, aby oczernić cnotę i dobroć. Ale dobrą wiadomością jest to, że pomimo tego i po tym wszystkim symbol nadal ma moc inspirowania ludzi. Zamierzam dzisiaj opowiedzieć o statule wolności. Zadaję sobie jednak pytanie, od czego mam zacząć? Czego wy byście chcieli? Czy chcecie wersję z niebieską pigułką, czy z czerwoną? Jak u Neo na Matrixie. Wszystkich nas nauczono wersji niebieskiej pigułki. Że ta bogini to Lady Liberty i oznacza wolność. Ameryka bez niej nie jest Ameryką. Amerykanie świętują co roku 4 lipca. Przez cały rok ludzie przyjeżdżają z całego kraju, z całego świata, aby zobaczyć tego majestatycznego kolosa w porcie nowojorskim na Liberty Island. Cytat. Czy ktoś pozna? Daj mi swoje zmęczone, swoje biedne, swoje skulone masy pragnące odetchnąć. Te słynne słowa przychodzą na myśl wszystkim, którzy ją widzą. Ten słynny cytat pochodzi z sonetu Emmy Lazarus, New Colossus, który napisała na aukcji zbiórki pieniędzy, aby zebrać pieniądze na piedestał, na którym obecnie znajduje się statua wolności. Cała idea do Ameryki, kraju możliwości i wolności, skupiła się wokół tej latarni wolności. Mówi się nam, że to prezent od Francji, a francuski rzeźbiarz Frédéric Bertholdi zaprojektował statuę wolności specjalnie dla Amerykanów, ponieważ jest krainą wolności. To jest wersja z niebieską pigułką w łupinie orzecha. Nie ma sensu powtarzać tej historii, bo wszyscy ją znamy. Więc teraz, jeśli chcesz, powiem ci trudną prawdę. Statua wolności przekazana Ameryce przez Francuzów, ale nie przez rząd. Została przekazana Amerykanom przez masonów francuskiego rytu, a nie oficjalnego rządu Francji. Frédéric Bertholdi, który był projektantem statuły wolności, był masonem i bardzo dobrze znał symbolikę i filozofię okultystyczną i iluminatów. Oprócz Frédérica Bartholomiego ze statuą były związane dwie inne ważne postacie. Gustav Eiffel, ten, który zaprojektował wewnętrzną konstrukcję nośną i zaprojektował wieżę Eiffla, oraz Richard Hunt, który zaprojektował piedestał. Wszyscy byli masonami. Pierwotny plan Bartholomiego dotyczył gigantycznego posągu, który miał zostać umieszczony w porcie w Egipcie. Bartholdi pojechał do Egiptu, aby przez 10 lat studiować starożytne konstrukcje, zanim zaprojektował ten posąg. Jednak tego jednego
posągu na jego propozycję nie odniesiono się pozytywnie. Została ona odrzucona przez rząd egipski. Potem zmienił nieco swój projekt i wypromował kilka innych miejsc bez powodzenia. A następnie zwrócił się do Ameryki, aby zobaczyć, czy mógłby tutaj, w Ameryce, wznieść swój nowo zaprojektowany posąg. Pierwotna nazwa posągu brzmiała Wolność oświecająca świat, a nie Statua Wolności. A teraz wersja dotycząca czerwonej pigułki, która dla większości jest trudna do przełknięcia. Przepraszam, tu coś się pali. A teraz wersja dotycząca czerwonej pigułki. Większość jest trudna do przełknięcia. O tym posągu można napisać kilka opasłych tomów, ponieważ jest on reprezentacją starożytnej bogini, która wywodzi się z kultu upadłego anioła Bala, rodzaju kultu, który miał miejsce przed potopem i rozgniewał Boga. Po potopie pisma tego samego kultu Bala zostały odkryte przez biblijnego Nimroda, który był synem Kusza, który był synem Hama, który był synem Noego. Nimrod nie tylko stał się potężnym myśliwym, stał się Bogiem na ziemi i uczynił swoją żonę Semiramis królową niebios. Później, gdy Nimrod został zabity, Semiramis ogłosiła, że jej syn Tammuz będzie reinkarnacją Nimroda na ziemi, kpiąc z Boga i aby utrzymać swój status królowej niebios, tak jak mówi Biblia w Genezis i szczegółowo opisana w księdze Jaszera. Na ten temat również napisano swoją drogą wiele historii, kiedyś do tego wrócimy. Isztar w najdawniejszych czasach była również określana w dialekcie sumeryjskim jako Inanna lub Ninana, co oznaczało królową niebios lub panią niebios. W Kananie bóstwo to nazywało się Ashtarot. Chetyci nazywali ją Sza-uszka. Fenicjanie na Cyprze początkowo nazywali ją Astrate. Izis to imię, które nadali Egipcjanie. W ten sposób bogini została przedstawiona najwcześniejszym Grekom. Statua Wolności to bogini Anunnaki. Inanna. Znamy tę przemianę po części dzięki tekstom pisanym znalezionym przez archeologów oraz badaniu cech charakteru i opisów. Na przykład wszystkie te bóstwa były w rzeczywistości tylko jedną postacią przedstawiającą boginię związaną z planetą Wenus. Większość z tych bóstw miała korzenie fonetyczne w transliterackich aspektach imienia Isztar. I tak pozostało, dopóki Grecy nie zmienili nazwy na Afrodyta. Później Rzymianie odnieśli się do niej po łacinie, początkowo jako Libertas, a później jako Wenus, kiedy przyjęli coś więcej niż tylko doktryny wolności. Prawda, jakie podobieństwo? W Egipcie ta triada Nimrod, Semiramidy i Tammuza była znana jako Izyda, królowa niebios, bóg Ozyrys na ziemi i syn Seti. Grecy uznali inne doktryny Isztar za atrakcyjne i włączyli ją do swojego panteonu bóstw jako Astrate lub Afrodyta. Oddano jej cześć w okresie Wielkanocy. Jeszcze później Rzymianie zrobili to samo i nazwali ją Wenus. W Księdze Dziejów Apostolskich widzimy, że ta sama królowa niebios jest czczona jako Isztar, Wielkanoc i Artemida. Tak więc mamy w porcie Nowego Jorku okultystyczny symbol królowej niebios, który jest również symboliką masońską,
która ma pochodzenie Bala i jest pogańską boginią okultystyczną. Jest wiele rzeczy, które zostały napisane o kulcie Bala i jego licznych bóstwach, w których nie będę się dzisiaj zagłębiał, ponieważ są to tomy informacji. A ja i tak mam taką tendencję do dygresji, więc tym razem uniknę jej. Isztar ma wiele imion w całym pogańskim świecie, z których najlepiej znamy transliterację świata babilońskiego na Wielkanoc. Inne nazwy to Afrodyta, nazwa Cytherea, pani Cytherea, inaczej, i Cyprys, pani Cypru, po dwóch miesiącach, w których się urodziła. Astrata ze starożytnego Izraela, Astrate ze starożytnej Grecji, Demeter z Myken, Hetor ze starożytnego Egiptu, Isztar z Asyrii, Kali z Indii oraz Ostrada nordycka, bogini płodności, i Eostre z Lechi. Isztar była córką Ninurty, szczególnie czczono ją w asyryjskich miastach Niniwa, Aszur i Arabel, czyli Erbil. Isztar była bóstwem o wielu obliczach. Była przede wszystkim ukochana dla serc i sumień Babilończyków ze względu na jej główne oddanie wolności i wolności osobistej. Uważano ją również za matkę prostytucji lub nierządu, ale jednocześnie uważano ją za świętą. Dlaczego? Isztar wprowadziła pojęcie usuwania grzechów przez praktykę grzesznika angażującego się w święty rytuał stosunków seksualnych z kapłanką lub księdzem. To działanie wiązałoby się z wypłatą pieniędzy kapłance lub księdzu w ramach procesu oczyszczania. Była to ofiara dziękczynna za oczyszczenie. To pierwszy przypadek prostytucji w historii ludzkości. Isztar była również znana jako bogini wojny, ponieważ walczy o wolność i wolność przynosi. Była również znana jako bogini zwycięstwa, ponieważ nie ma wolności bez zwycięstwa. Była również znana jako bogini seksu ze względu na swoją seksualność i proponowane wszelkiego rodzaju perwersji seksualnych w imię wolności. Jej motto brzmiało: jeśli jeść dobrze, zrób to jeszcze raz. Czy nie słyszeliśmy tego samego pomysłu jako piosenki przewodniej w latach 60? Kto pamięta? Była szlagierem. Była także boginią planety Wenus. Była boginią, która latała wśród gwiazd i dlatego nazywano ją Królową Niebios lub Panią Niebios. Zacharia Sitchin w swojej książce Divine Encounters, Boskie Spotkania, opisuje inną ważną rolę Isztar w Babilonie, Sumerze. Uwaga, pierwsi Babilończycy nie nazywali siebie Babilończykami, ani ich ziemią Babilonem. Nazywali swój kraj Sumerem i określali jako Sumerowie. Teraz Sitchin jest jednym z niewielu uczonych, którzy byli w stanie nauczyć się przetłumaczyć pisma klinowe na tabliczkach sumeryjskich Babilończyków. Napisał wiele książek, szczegółowo opisując różne aspekty kultury i pism Sumeru. Mam ich bodaj 14 chyba sztuk. W swojej książce Boskie Spotkania opisuje znaczącą rolę, jaką Isztar pełniła dla Sumerów. Na stronach od 174 do 176 opisuje coroczny rytuał, w którym król Sumeru musi przybyć do specjalnej komnaty świątyni Isztar, aby nawiązać z nią stosunki seksualne przez jedną noc. Namiętną noc. Jeśli bogini w nocy jest niezadowolona z króla, zabija go i wybiera nowego kandydata, aby poddać się kolejnemu
rytuałowi jedynej nocnej pasji. Kandydat musi spełnić oczekiwania w najwyższym stopniu. Proces ten miał trwać, aż Isztar satysfakcją Kandydat musi spełniać oczekiwania w najwyższym stopniu. Proces ten miał trwać, aż Ista z satysfakcją zaakceptuje kandydata. Jeśli król kandydat został zaakceptowany, pojawiał się następnego ranka oczekującym tłumom przed pałacem świątynnym, aby okazać, że zyskał łaskę bogini, by rządzić jeszcze przez rok. Taka akceptacja oznaczała również, że naród będzie miał dobry rok zbiorów rolnych. Oto Isztar Inanna, jaką znajdujemy na tabliczkach Sumeru. Sicin został szeroko wyśmiany przez naukowców za wytknięte mu błędy w tłumaczeniu i za to, że zaproponował, aby sprawdzić, czy planeta Nibiru, kojarzycie, to jest ta, z której przylecieli Anunnaki, czyli przybyli z nieba, czy z wysokości dokładnie, czy faktycznie istnieje. Jednak 30 czerwca 1999 roku naukowiec David Stevenson z California Institute of Technology opublikował artykuł stwierdzający, że planety międzygwiezdne, tak nazwano by Nibiru dzisiaj, są z pewnością teoretyczną możliwością i nie należy jej odrzucać. W artykule w CNN Reuters News tekst wspomina, że Stevenson nie jest sam i że inni snuli teorię, że mogą istnieć inne planety w przestrzeni międzygwiezdnej, które pochodzą z naszego Układu Słonecznego. Sicin jest także znanym badaczem zwoju znaków Morza Martwego. Jako niezwykle utalentowany uczony służył w elitarnej grupie śledczej próbującej naprawić uszkodzone zwoje. Otóż ten rytuał między Isztar a królem lub kandydatem na króla jest tym, do czego odnoszą się proroctwa biblijne, gdy mówią o nierządnicy mającej relacje z królami ziemi. Innymi słowy, w proroctwach chodzi o zatwierdzenie przez Isztar rządów królów, ponieważ sprawdzili się i sprawili jej przyjemność i zrobili to, co nakazała. Zobacz objawienie 7:1-2 i 4:5, a także 18:3, 9 i 19:2. Zobacz także Izajasza 47:1 i 15, Jeremiasza 51:7. Oznacza to również, że związek jest dwukierunkową ulicą. Isztar daje królom możliwość utrzymania władzy i kontroli. W zamian królowie oczywiście przysięgają wierność Isztar i zakładają dla niej i składają dla niej ofiary. Objawienie dostarcza symbolicznego podobieństwa między starożytnym aspektem historycznym a przyszłym związkiem między Babilonem a resztą narodów. Babilon z supermocarstwem działa jak Isztar i angażuje się w prostytucję z resztą narodów. Cały kontekst dotyczy pieniędzy i materializmu. Zobacz objawienie 18:1-24. I zauważ, jak ogromny temat obraca się wokół pieniędzy i rzeczywiście rzeczy iście materialnych. Omówię teraz znaczenie posągu i symboliki. Jest ona tutaj szczególnie ważna. Znaczenie posągu i symboliki, którą on reprezentuje. Znalazłem tę definicję w New From the Perimeter,
na temat historii Isztar i Statuły Wolności. Po pierwsze, korona, siedem kolców. Symbol ten miał reprezentować oświecenie babilońskiego boga Szemesza, Utu. Inaczej, pomysł polegał na tym, że okultystyczne oświetlenie tego boga, słońca, mogło być skupione przez każdy z siedmiu kolców. Korony każdy kolec przekazywałby to okultystyczne oświecenie każdemu z siedmiu chorów, czyli dużych mas lądowych świata. Innymi słowy, każdy kolec przekazywałby okultystyczne oświecenie na inny kontynent na planecie Ziemia. Każdy z siedmiu kolców byłby wówczas reprezentowany przez jednego z siedmiu dużych mas lądowych lub kontynentów świata. Tablice. Powszechnym błędem, przekonaniem jest to, że tablice przedstawiają 10 przykazań, które Bóg dał Mojżeszowi. To jest nieprawda. Tabliczki są wygrawerowane tylko cyframi rzymskimi oznaczającymi 4 lipca 1776. Według wybitnego historyka statuy Marvina Trachtenberga w swojej książce Statua Wolności, tablice przedstawione ogólnie reprezentowały pojęcie z zakresu prawa. Nie należy tego mylić z prawami Mojżesza. Masoneria oddaje ustne przysięgi judaizmowi, chrześcijaństwu i islamowi jako religiom prawodawczym, ale masoneria stara się syntezować wszystkie religie w jednym centralnym punkcie, ogólnie ideę prawa. Stąd tablice trzymane przez Statuę Wolności mają to ogólne znaczenie. Szata. Zgodnie z pierwotnym planem Statua Wolności została zaprojektowana w kolorze. Początkowo miała nosić królewskie szaty w kolorze szkarłatu i fioletu. Stało się to oczywiście ze względów finansowych niemożliwe. Posąg musi być wykonany z miedzi. Zastosowanie miedzi wykluczało zastosowanie jakichkolwiek schematów kolorystycznych. W ten sposób porzucono pierwotne plany szkarłatnych i fioletowych szat. Pochodnia. Ten przedmiot został pierwotnie zaprojektowany jako złoty puchar wypełniony winem wolności. Ten złoty puchar pozostał w planach i faktycznie został wykonany. Jednak przed ukończeniem i wysyłką całego posągu władze portu w Nowym Jorku zapytały, czy można wprowadzić jakąś modyfikację, która pozwoliłaby na zaprojektowanie wiecznego płomienia lub światła w posągu, aby statki mogły używać go jako pomocy w nawigacji nocnej. Bertoldi zgodził się na modyfikację podstawowego projektu kubka, aby umożliwić wykorzystanie płomienia gazu ziemnego. Pochodnia, którą dziś widzimy, jest w rzeczywistości tym samym rodzajem kubka, który był używany w czasach starożytnych do picia wina. Posiadał uchwyt do kubka na dole, a uchwyt wyglądał jak kij. Sam złoty aspekt ponownie został zmieniony, aby pozostawić i dostosować się do potrzeb płomienia gazu ziemnego. Właściwie oryginalny złoty puchar został później sprzedany przez projektanta carowi Mikołajowi. W 1917 roku podczas rewolucji rosyjskiej przejął go rząd komunistyczny. Kubek został w rosyjskich rękach, ale w 1997 roku został podobno wystawiony na sprzedaż przez rosyjski rząd, aby pomóc w spłacie rosyjskich długów zagranicznych. Ten autor nie był w stanie ustalić, czy kubek został faktycznie sprzedany, czy nie. Wiadomo tylko, że puchar nadal istnieje. Piąte. Matka wygnańców. Matka wygnańców to kluczowe pojęcie w wierszu Emmy Lazarus, w słynnym wierszu o posągu, obecnie wyrytym na
podstawie posągu. Łazarz nazywa kobietę matką wygnańców. Wiersz ma znaczenie i zawsze łączył posąg z imigrantami z całego świata. Posąg jest patronem świętych imigrantów na całym świecie. Co dziwne, babilońska bogini Isztar była także boginią i patronką imigrantów w Babilonie, ponieważ jako bogini wolności osobistej niosła nadzieję imigrantom, którzy chcą poprawić sobie życie w Babilonie. Wnioski. Jest zbyt wiele zbiegów okoliczności, kiedy porównujemy cechy w pismach świętych dotyczących kobiety zwanej tajemniczym Babilonem, matką nierządnic, z cechami Isztar z Babilonu i statuą wolności. Statua wolności jest w rzeczywistości wizją artysty rzeźby bogini Babilonu Isztar. To sprawia, że statua wolności jest największym bożkiem, jaki kiedykolwiek powstał wysiłkiem ludzkich rąk. Odniesienie do tajemniczego Babilonu, matki nierządnic, dotyczy tego wielkiego miasta, które panuje nad królami ziemi Isztar. Matka nierządnic Babilonu i jej tajemnicze doktryny mają prawie wszystkie swoje fortece dominacji nad światem w Nowym Jorku. Wall Street, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ONZ i wszystkie światowe organizacje w jej obrębie. Takie jak WHO, UNESCO, Prawa Dziecka, UNICEF, wszystkie stowarzyszenia, które kontrolują lub próbują kontrolować wszystkie narody Ziemi. Jest kontrolowany przez tych, którzy starają się rządzić światem w swoich globalnych programach pod tyranią. Jej kielich jest podniesiony i wypełniony wszystkimi obrzydliwościami i to spływa po niej do morza. W budynku Kapitolu Stanów Zjednoczonych i wokół stolicy kraju znajduje się wiele innych posągów, innych pogańskich bóstw. Czy Ameryka jest tajemniczym Babilonem z objawienia 17 i 18, a może są to w rzeczywistości ci, którzy próbowali ją uzurpować, umieścić na niej swoją pieczęć i zniewolić ją w swoich globalnych szponach? Ameryka była atakowana przez Chazarów od swoich korzeni i stopniowo kradziona, a stała się tym, co widzimy dzisiaj. Marionetką dla kultu nowego porządku świata, który pragnie wydobyć Lucyfera na światło dzienne i wyludnić świat do około 500 milionów wybranych przez siebie oczywiście. Amerykanie zostali uznani za lud Boży i wezwani do wyjścia, to jest silne. Jesteśmy na świecie, ale nie z tego świata, gdzie te posągi są cudem do oglądania. Nie są one po prostu tym, co Bóg może błogosławić. Wiem, że nie będziemy mieli się czym martwić, a to, co z nimi wszystkimi zrobią bogowie, no, to nie chcemy o tym nawet wiedzieć, ponieważ Pan w swoim gniewie powali ich na ziemię. Jesteśmy złapani na celowniku dochodzenia do poznania prawdy i posiadania oczu do patrzenia i uszu do słuchania. Wielu powie, Bóg wie, że nie czcimy tych posągów i są one znakiem naszej wolności. No cóż, do tego mówię, porozmawiajmy o tym. Wiem, kiedy patrzę na nie tak jak ja, nie mogę na nie patrzeć, nie widząc, czym naprawdę są. Mamy też Libertas jako wolność na szczycie Kapitolu Narodów. Starożytne pisma Cycerona opisują tę boginię jako rzymską boginię Libertas, datowaną na IV i V wiek przed naszą erą. Nazwano ją boginią wolności osobistej i wolności w ogóle. W rzeczywistości Libertas oznaczał wolność. Zauważ, że posąg na szczycie kopuły Kapitolu nazywa się wolność, a w porcie jest uwielbiany jako bogini wolności, Libertas. Wszystkie są aspektami Artemidy. Historycznie ta bogini była boginią wolności, ponieważ promowała ideały wolności osobistej, dorobienia wszystkiego, co było dobre.
Nazywano ją boginią prostytucji, matroną, ponieważ promowała wolność seksualną. Rzeczywiście to ona wymyśliła tę koncepcję. Niewolnicy uważają ją za swoją boginię w nadziei zdobycia wolności. Wiele kobiet, które uzyskały wolność później, aby przetrwać, zwróciło się do prostytucji i tym samym zachowało Libertas jako swoją boginię, zwłaszcza jeżeli zostawały kapłankami w kulcie Libertas. Libertas była też boginią wojny. Aby walczyć o wolność, czasami nazywano ją także boginią zwycięstwa, ponieważ wolność musi zwyciężyć, aby przetrwać. Co prowadzi nas do pieniędzy? Libertas i jej świątynia na drodze awetyńskiej w Rzymie na niektórych rzymskich monetach była przedstawiana jako nosząca czapkę wolności, mająca wieniec wraz z włócznią, a czasem mieczem. Cyceron nazywał ją matką nierządnic i mówił, że była również bardzo wczesną boginią Greków, jeszcze przed rozwinięciem się cywilizacji rzymskiej. Wolność została wygrawerowana na pierwszych amerykańskich monetach z czapką wolności, a później na różnych innych wzorach z promieniami i wolnością chodzenia. Zastanów się najpierw, wiedz, kim był Liberty, kim jest Liberty, kim ona jest. Ona jest pogańską boginią, znaną pod wieloma imionami. Dla jakiegoś masońskiego celu umieszczono posąg w porcie przez wolnych masonów, mniej więcej w tym samym czasie, w którym Rothschildowie i Watykan planowali włączyć i przejąć Republikę Stanów Zjednoczonych. Pamiętajcie, że wszystko zaczęło się w 1865 roku pod koniec wojny domowej, gdy Ameryka była zdarta wojną, kiedy Edward de La Boulaye, francuski polityk i aktywista, zaproponował pomnik, który miał służyć jako latarnia wolności, a Frederick Bartoli pojechał do Egiptu, aby zbadać, jak to zrobić. Przyjrzał się sprawie i zaprojektował go, a iluminati potrzebowali miejsca, na którym by można było umieścić pomnik. A Ameryka wydawała się pasować do tego zadania, zwłaszcza do tego czasu, gdy byli już dobrze osadzeni w korporacji Banku Londyńskiego. A od 1871 roku, kiedy także Watykan i Francja miały w tym wiele wspólnego, z wyjątkiem tamtejszych masonów. Ale z drugiej strony Amerykanie powiedzieli, nie chcemy tej pogańskiej bogini w naszym porcie. Tak zaczęły się kłótnie i debakle, ale wszystko skończyło się i sprowadzało do symboliki tych wyznawców nosicieli światła Lucyfera, a celem iluminatów jest wyprowadzenie go na światło. Pamiętaj, że Albert Pike napisał swoje plany, jak to zrobić, w 1871 roku, mniej więcej w tym samym czasie, w którym Stany Zjednoczone zostały włączone, więc to musiało iść w górę. Jak śmią obywatele odmawiać wolności masonerii takiej nagrody? Tak więc Joseph Pulitzer, węgierski imigrant, który przybył do tego kraju bez grosza przy duszy, mimo że pochodził z zamożnej rodziny i wyrobił sobie wielkie nazwisko, no Pulitzera znamy, nazwisko jako odnoszący sukcesy wydawca gazety, bardzo pragnął posągu tutaj, a przynajmniej tak by mogło się wydawać, bo poczyniła starania, aby to zapewnić. Był najbardziej znany ze swoich przykładów dziennikarstwa czynu tak zwanego, jak nazywał jego rywal Hearst. W tym, jak Pulitzer poradził sobie z wiadomościami, że Statua Wolności jest zagrożona i zajął się zbieraniem funduszy. W każdym razie jego nazwisko było już kojarzone z wieloma rzeczami,
a jego sensacyjny styl reportażu zyskał miano żółtego dziennikarstwa, ponieważ często było wypełnione zaciekłą rywalizacją ze strony jego konkurenta Williama Randolpha Harrisa oraz polityką i ostrymi wiadomościami, które propagowały ideologię. Żółte dziennikarstwo i oryginalne fejki stały się bardzo popularne. Jest rok 1881, a zdemontowany posąg został wysłany do Ameryki jako prezent od Francji, mimo że byli to tylko francuscy masoni. I miał być symbolem amerykańskiej wolności i demokracji, a także znakiem więzi związanej między obydwoma sojusznikami podczas rewolucji amerykańskiej. Tak mówią. Posąg został opłacony. Zebrano około 9 tysięcy ówczesnych dolarów, czyli około 6,5 miliona dzisiejszych dolarów. Powołano Amerykański Komitet na Rzecz Statuły Wolności, który zebrał nieco ponad połowę funduszy. Ale stan Nowy Jork i Kongres Stanów Zjednoczonych odmówiły pokrycia pozostałej części. Tak więc fragmenty posągu pozostawiono w magazynach i w pewnym momencie komisja zbierająca fundusze zagroziła odesłanie posągu do Francji, jeśli nie zdobędzie funduszy. To wszystko było przed czasami filantropii i ich fundacji, więc jeśli mieli to zrobić, potrzebowali publicznego funduszu. Masoni są dobrzy w pozyskiwaniu tłumów, szczególnie w czasach zagrożenia, więc Pulitzer rozpalił swoją gazetę i wygłosił publiczne apele w całym kraju o darowiznę w dowolnej kwocie. W zamian za darowiznę każdemu darczyńcy obiecano pamiątkowy certyfikat. To sprawiło, że również będzie spoza Nowego Jorku, że ludzie spoza Nowego Jorku przekazali darowiznę, bo patrzyli na posąg jako na rzecz narodową, a nie nowojorską, co pomogło skończyć wielkie spory i uzbierać ostatecznie całą niezbędną kwotę na realizację. Nagroda Pulitzera została ustanowiona przez darowiznę w jego testamencie. Potem nastąpił zwrot akcji i ludzie zaczęli pragnąć posągu w swoich stanach. Pulitzer wylansował przeczenie, nie chcemy tego pogańskiego posągu i zamienił go w coś poszukiwanego. Następnie zaczął organizować małe zbiórki pieniędzy, mecze bokserskie, produkcje teatralne, pokazy sztuki i sprzedawać mini statuły wolności, a także opublikował wiele artykułów wstępnych w swojej gazecie New York World. W swoim największym artykule, najbardziej znanym, Pulitzer napisał, musimy zebrać pieniądze, świat jest gazetą dla ludzi, a teraz wzywa ludzi do wystąpienia i zebrania pieniędzy. Myślę, że to było jedno z pierwszych ogłoszeń o porządku światowym, a może było to pierwsze idź, ufunduj mnie. Jestem pewny, że musiał to być poważny powód, dla którego użyli pieniędzy wszystkich ludzi zamiast elit, a może po prostu pokazywali w ten sposób, jak wszystkie małe monety zamieniają się w duże dolary. Następnie pochwalił wysiłek narodów, mówiąc 250 tysięcy dolarów, które kosztowały wykonanie statuły, zapłaciły masy Francuzów, robotnicy, kupcy, sprzedawczynie, rzemieślnicy, wszyscy bez względu na klasę czy stan. Odpowiedzmy w podobny sposób. Nie czekajmy, aż milionerzy dadzą nam te pieniądze. Nie jest to dar od milionerów z Francji, ale milionerów Ameryki, ale dar całego narodu Francji dla całego narodu Ameryki. I tak powstała legenda. Podsumowując, 28 października 1886 roku francuska statua została zamontowana na piedestale zbudowanym w Ameryce. Sfinansowana głównie z prywatnych darowizn, a lata później dokonano
dodano szereg wierszy socjalisty, aby stał się symbolem imigracji. I oto masz zamerykanizowaną boginię w porcie, na którą, gdy wszyscy patrzą, łzy wzruszenia nie mogą pohamować. Oto co oznacza niebieska pigułka. I to by było na dzisiaj tyle. To by było wszystko. I tym optymistycznym akcentem do następnego już razu. Do usłyszenia i do zobaczenia.